Ej, Łysy, możemy porozmawiać? Ale dosłownie chwilę, bo idę na mecza. Łysy, wiesz, że ja cię lubię? Ale ty wiesz, stary, że jestem w poważnym związku ze Sandrą. No wiem, i co? No i tak nie bardzo wiesz, ja nigdy z facetem nie tętego. Ja też. No to sam widzisz, że na mnie po drodze. Ale ja natychmiast potrzebuję pomocy. Ale że tu teraz? No a kiedy? Tutaj i teraz będzie dobrze. No dobra, to co mam robić? Mówić? A nie możemy tego załatwić jakoś bez słów? No wolałbym jednak coś usłyszeć. No dobra. Adi. Ale jeszcze pytania nie zadałem. Ja pierdzielę, Adi z babami jest jakoś łatwiej. Zapewne, ale skup się. No uwierz mi, próbuję, ale jakoś bez reakcji. Dobra, to powiedz mi. Mam zdjąć czapkę? Nie trzeba. No dobra, ale niech zostanie to między nami. No na to liczę, jakby to doszło do dziewczyn, to... Nie kończ. Jeszcze nie zacząłem, ale dobra, powiedz mi, albo najlepiej sobie wyobraź. A, czyli nie będzie to na fakcie. No nie wszystko od razu. No dobra, to wal. No to wyobraź sobie Sandrę. Mam sobie wyobrażać swoją własną laskę, kiedy jestem tu z tobą? Czemu nie? Niczego jej nie brakuje. W sumie może będzie łatwiej. No i jak tak na nią patrzysz, to powiedz mi, czemu ona na ciebie poleciała? Szczerze, to do dzisiaj nie wiem. A nie pomagasz. Dobra, Adi, bo zaraz pierwsza klasa wychodzi, pocałujmy się i po sprawie. Nie. No po co mi dupę zawracasz jakimś pierwszym razem? No właśnie, to jest pierwszy i ostatni raz, kiedy przyszedłem do ciebie o poradę o dziewczyny. Adi. Żegnam.